Cześć! Witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. A co dziś smakuje? Po imieniu. Po imieniu będą to produkty nazwane imionami, normalnymi imionami ludzkimi. Takich produktów w sklepie znajduje się pełno. Masa jest różnych batoników, soczków i tak dalej oznaczonych imionami. Jednak wybrałem cztery, których do tej pory nie próbowałem. Na początek Danusia. Danusia to jest taka czekoladka, jak dobrze kojarzę. Próbowałem już kiedyś Danusię, ale takiej pomarańczowej wcześniej nie widziałem, więc wydaje mi się, że będzie ciekawie spróbować. No tak, nadziewana taka czekoladka. Deserowa czekolada, nadziana kremem pomarańczowym. Takich czekolad jest masa, ale rzeczywiście czekolady nadziewane pomarańczami nie widziałem wcześniej. Na pewno jest w sprzedaży, ale jest coś takiego jak czekolada ze skórką pomarańczową. Ale nie przypominam sobie, żeby była czekolada nadziana właśnie takim jakimś swego rodzaju kremem o smaku pomarańczy. Następne to rzeźki Gofri. A tak się to wymawia, nie mam żadnego pojęcia. Zawsze mnie zastanawiało, skoro baton jest jeden, dlaczego nazywa się grześki? I do tej pory tego nie wiem. Nie wiem, czy przez to, że tu jest po prostu kilka tych wafli, one przez to są nazwane grześki. Wiem, nawet na składzie pisze, wafel przekładany kremem o smaku czekoladowym, więc powinien nazywać się jeden grzesiek, a nie grześki. Nie wiem, ale zawsze mnie ta nazwa nurtowała. No cóż, takie w formie całkiem innej, nie oblane czekoladą. W środku są dwa kremy. Jeden jest czekoladowy, a drugi chyba orzechowy. Tak, drugi jest orzechowy, zresztą tutaj nawet pisze o smaku czekoladowym. Krem o smaku czekoladowym, smaku z orzechów laskowych. Oczywiście ciekawe połączenie. Nie jest taki zmulający jak te grześki normalne, oblane czekoladą całe i takie teraz, kiedy zrobiło się ciepło, to są w ogóle niepraktyczne, bo to się idzie tak ubrudzić tym wszystkim, że takie w sumie są niezłe. To ma przypominać gofra i w sumie przypomina gofra, więc pewnie stąd ta nazwa Gofri. W sumie nawet dość pomyślała fajnie. No, smak taki sobie, nie przepadam w ogóle za waflami. No, ale połączenie dwóch kremów jest na pewno ciekawe, że i orzechowy, i czekoladowy. No i dobrze, że nie ma polewy. Już te czas teraz na mnie, czyli pawełkę. Te pawełki to dawniej znajomi kupowali mi na przekór, żebym spróbował i powiedział, co o nich sądzę. Ale takiego pawełka o smaku cafe latte jeszcze nie widziałam wcześniej. Wiem, że jest śmietankowy, jest wiśniowy, jakiś toffee, ale takiego jeszcze o smaku kawy nie widziałem. Podobnie jak w przypadku Danusi, to znaczy czekolada, tylko tym razem mleczna, nadziana, no właśnie, kremem o smaku kawowym z tego, co wychodzi z opisu. Pierwsze co uderza spirytus, który tutaj na pewno jest, czy jakiś likier kawowy. A dopiero po chwili czuć, że to jest kawa, ale lekka. Głównie dominuje czekolada mleczna, która jest intensywna, ale w przypadku wedla to zazwyczaj tak jest, że ta czekolada jest taka strasznie mleczna. Rzeczywiście smak tego nadzieja się trochę gubi, ale można ostatecznie wyczuć kawę, chociaż ten spirytus w środku jest bardzo dominujący. Koniec coś do picia, skoro już ma tyle jedzenia, czas na kubusia. Kubusia nie piję od lat, ale przyznam się, że nigdy nie kupowałem smaku malina, właściwie marchew, malina jabłko. Dlatego stwierdziłem, że kupię smak, którego nigdy nie próbowałem.
Wcześniej kupowałem taki podstawowy, czyli marchew banan jabłko, albo na przykład było coś takiego marchew brzoskwinia jabłko. Wiem, że jeszcze był bez marchewki jakiś smak, chyba banan, jabłko i coś tam. I on był taki biały. A malinowego nigdy wcześniej nie piłem. Pachnie chyba marchwią. Nie czuję tutaj jakoś maliny. No cóż, wiem, że to jest malina, to wiem, jakby tak czuję, ale czy z zasłoniętymi oczami nie pomyliłbym się i nie stwierdził, że to jest po prostu marchew z jabłkiem, no to już nie wiem właśnie. Chociaż nie. Jest paskowatość tej maliny, która właściwie powinna być. No ale nie, jakoś nie jestem przekonany co tak. W ogóle nie lubię soku z marchwi, więc może to dlatego. Dawniej to moja mama, wiem, że na pewno takie soczki kupowała, bo takie soki były popularne. Kubuś był chyba najbardziej popularny z tych wszystkich. No i na pewno taki sok piłem, ale malinowy nie. Zresztą nie wiem, czy taki smak wcześniej nawet był. I jak dobrze pamiętam, nie było takich butelek tego typu, ale w sumie to dobry pomysł na sok dla dzieci. Nie rozbije się przynajmniej, wiem dawniej. Butelki były szklane i pamiętam wielokrotnie, jak tak mocniej się postawiło tą butelkę, to dno pękało często. Więc w sumie wreszcie ktoś zmądrzał w tych firmach produkujących soki i zrobiono wszystko w opakowaniach plastikowych. A więc spróbowałem produktów o różnych imionach. I czas teraz wydać najlepszy z nich. Jednak, chociaż to był czysty przypadek, najlepszym się okazała Danusia, która była tutaj pierwsza położona. Nie wiedziałem, który z nich będzie najlepszy. Tak akurat się udało, że pierwszy z produktów, który próbowałem, okazał się najlepszy. Fajna deserowa czekolada. No i ciekawe nadzieje. Pomarańczowe, które chyba rzadko występuje. Zazwyczaj jest truskawkowe, czekoladowe, adwokatowe, waniliowe, ale jednak pomarańcza rzadko w tych różnych nadzieniach, czekoladach występuje. Na drugim miejscu, jakbym miał powiedzieć, nie wiem, to też jest przypadek, ale jednak te wafle Gottfried. Na trzecim miejscu jednak nie Pawełek, tylko Kubuś, bowiem był taki delikatny posmak, a to strasznie zdominowała czekolada i alkohol i naprawdę tej kafe latte prawie w ogóle nie czuć. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.